Witajcie! W tym filmie będziemy testowali ściskacze do rąk firmy One Fitness. Ściskacze, tak jak widzicie, są wykonane na uchwytach z pianki i powiem Wam, że są dosyć ciekawe. Oczywiście dzięki tym ściskaczom możecie trenować mięśnie Waszego uścisku. Nie tylko tutaj mięśnie w okolicy dłoni pracują i się męczą, ale także tutaj całego przedramienia. Tutaj też pracują mięśnie podczas takich ćwiczeń. A jednocześnie możecie takie ćwiczenia za pomocą takich dowolnych ściskaczy połączyć z pracą bicepsa, czyli napinać całe przedramię z ramieniem i bicepsem. Jeżeli ktoś ma mocny uścisk, zawsze można mu wcisnąć żart, że ale masz mocny uścisk, pewnie ćwiczysz na ściskaczach, albo nie masz dziewczyny, albo jedno i drugie. Dobrze, powiem Wam, że duża jest różnica między takim ściskaczem a takim. Ten jest wykonany w taki sposób, że oczywiście ma pianki neoprenowe, zmiękczacze na korpusie tutaj z tworzywa, no i oczywiście chromowana jest typowa sprężyna. Acz to jest innej firmy, który mam już od dawna. Jest z takiego całego tworzywa i powiem Wam, między nimi jest dosyć duża różnica, bo one się wydają w konstrukcji niby takie same, ale powiem Wam, że miałem już kilka ściskaczy tego typu i tego i oczywiście też z naciągiem siły oporu i między każdym dosłownie jest duża różnica. Ale różnicę pierwszą wyczujecie może teraz. On pracuje cicho. Naprawdę są ciche te, a te... Mam nadzieję, że aparat tego nie wygłuszył. Te całe stworzywa są z reguły bardzo głośne. Mocno piszczą. Więc cały czas. A te są zawsze dużo, dużo cichsze. Wykonane są dosyć dobrze, aczkolwiek ja już czytałem opinię, że ogólnie te, co mają piankowe uchwyty, to te piankowe uchwyty mogą się wygniatać czasem i być takim trochę naleśnikiem. Jeżeli chodzi o takie ściskacze, no to na pewno też zauważacie, że one nie mają żadnej regulacji ścisku i to jest różnie. Jeżeli myślicie nad kupnem czegoś takiego, to albo to będzie dla Was idealne, albo będzie za mocny, za ciężki wścisk, albo będzie on za lekki. Zależy, jak jesteście przypakowani. Dla mnie siła tego ścisku jest taka w sam raz, podobna do tego ściskacza, który Wam pokazywałem wcześniej, czyli tego głośniejszego, ale nie ma tutaj żadnej regulacji siły. Powiem Wam, że siła, jeżeli miałbym ją tak na oko ocenić względem tych, co na przykład mają regulację, to ona tak wynosi gdzieś około 70% maksymalnej siły do 40 kg tamtych, które się reguluje. Czyli na przykład dla niektórych kobiet albo dla osób młodszych te ściskacze mogą być ciężkie i kilka razy machnie i się zmęczy. To dobrze, bo wtedy będzie dobre ćwiczenie. Pamiętajcie, że ćwicząc czymś takim, nie o to chodzi, żeby zrobić 1000 czy 10 tysięcy takich uciśnięć, tylko żeby wyrobić sobie siłę. Czyli nawet jakbyście mieli mocny opór, to lepiej ścisnąć 10 razy niż 100 razy, bo wtedy lepsze po 10 ściskach mocnych jest efekt niż gdybyście cały czas machali. Chyba, że ma być to jako zabawka antystresowa, bo też możecie do tego wykorzystać, czyli chodzicie i sobie ściskacie coś takiego. Nie dość, że trenujecie, to Wam też nadmiar energii, pary gdzieś może się ulotni. Być może nagram o tym osobny film, jakie ściskacze wybrać, ale w tym filmie powiem Wam, że jeżeli szukacie zmiennych oporów, to te ściskacze ze zmiennym oporem potrafią, czyli nie te, te ze zmiennym oporem, potrafi w nich sprężyna wyskoczyć, co mi już wyskakiwały w dwóch różnych. Te znowu stworzywa, które są całe obudowy, mają tą wadę, że strasznie one zawsze hałasują, a druga rzecz, że bolą Was ręce, jak o nie sobie opieracie i zaczynacie dużo machać. A w przypadku, akurat teraz jest One Fitness, ale może być dowolnej innej firmy też, jest ta zaleta, że nie boli Was ręka, bo to jest wszystko mięciutkie, pianka jest miękka, więc ona może się zblazuje z czasem i będzie taka, wiecie, wymęczona życiem, ale tutaj nie ma żadnego bólu od plastiku, który Wam się wrzyna w dłoń. Po prostu jest to wygodne i przyjemne w dotyku. Jednakże taka różnica, o której pewnie nie przeczytacie, a i nie wiem, czy w aparacie też zobaczycie, że ten skok jest mniejszy w takich właśnie z pianek, dlatego że one są grubsze, te pianki, więc z tego ilości tej długości nagięcia macie mniej niż w takim, gdzie jest tego trochę więcej. Jest tak gdzieś centymetr około różnicy co do zgięcia. Jeśli miałbym podsumować ściskacze do rąk, powiem Wam, że są całkiem spoko, aczkolwiek nie sugerujcie się tym, że ja mówię w tym filmie, że te są całkiem spoko, bo dowolnej firmy kupicie sobie ściskacze, które są piankowe, wykonane, wyglądające tak,
to one będą i tak praktycznie prawie zawsze na pewno takie same. A takie ściskacze zdecydowanie mogę polecić, dlatego że właśnie, że one są wygodne, nie boli ręka i jest w nich jeszcze dosyć cicho, że można nawet wieczorami czy późną nocą sobie ćwiczyć i nikogo tym nie wkurzać. W skali od 1 do 10, jak miałbym coś takiego ocenić, to powiem Wam, że ja bym dał temu ocenę 8 na 10, a 8 dlatego, a nie 10, że jeden punkt trzeba odjąć i że ta pianka na pewno się zblazuje od długich ćwiczeń, to jest jedno. A drugi, no oczywiście, bo brak jest w nich jako takiej regulacji oporu, co dla niektórych, jak ktoś kupi, to może być albo za ciężkie, albo za lekkie, albo w sam raz, właśnie zależy jak leży. Dla mnie akurat one są w sam raz, jeżeli chodzi o ścisk. Tak, mogę sobie ze 100 razy ścisnąć i potem już łapę czuję, że jej nie czuję. Dzięki za obejrzenie tego filmu i ogólnie polecam ten produkt. Zapraszam na następne filmy, trzymajcie się, cześć!